jak jest teraz. No, witamy serdecznie. Godzina 17:05, poniedziałek, czyli jak jest teraz. Jesteśmy po wyborach samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia. Natomiast 5 kwietnia odbyło się poznańskie AMA, które Radio Meteor razem z Poznań Moment i ORP News organizowało oczywiście w naszym studiu na Morasku. I innych gości nie mogło dzisiaj być, jeśli chodzi o podsumowanie wydarzenia i pokrótce wyborów samorządowych, czyli ORP News, Bartek Urbaniak i Michał Jerzy. Jezus, Jurek Styczyński, przepraszam bardzo. Nie zabraknie oczywiście jeszcze Einsteina z wąsem, który już się stał trochę legendą, jeśli chodzi o pod naszymi komentarzami, pod naszym ostatnim odcinkiem, w nawiązaniu do waszego odcinka w naszym studiu, które było realizowane. Czyli, ale co, zanim porozmawiamy o jakichś szczegółach, o jakichś zawiłościach, które wiążą się z wynikiem, szczególnie do sejmików wojewódzkich, to zostawiamy was z dobrą muzyką. Moi drodzy, może takie odczucia bardziej od serca, jeśli chodzi o to, co myślicie o naszym piątkowym AMA. Jak to wyszło, jak się wyczujecie jako organizatorzy po tym i jak ty, Bartek, przede wszystkim się czujesz jako prowadzący tego wydarzenia? No cóż, wiele rzeczy, wiele przemyśleń. Jeśli pytasz mnie też o tą stronę prowadzenia, to mam wrażenie, że wyszło nieźle, jak na pierwsze zrobienie czegoś takiego. Dużo rzeczy do poprawienia, zdecydowanie, to w ogóle bez żadnych wątpliwości, ale myślę, że jak na taki pierwszy strzał, i to też dosyć duży, bo jednak kandydaci na prezydenta miasta, wszyscy, prawie wszyscy. Jednego z największych miast, to trzeba podkreślić, bo jednak my w Poznaniu często o tym nie myślimy w taki sposób, że my jesteśmy jednak jedną z takich metropolii. Jesteśmy tak z wiodących, tak, we wszystkich miastach. Uważam, że jesteśmy tak generalnie jednym z najważniejszych miast, ale w ogóle jeśli w Europie. Nie najważniejszym, nie? Tak, miałbym strzelać. Przecież trzech Wielkopolaków powiedziało, że bardzo to Poznań, koniec. Top 5 na świecie, myślę, że to nie byłby duży stretch. Nie, to śmiało możemy rzucać takie tezy, mi się wydaje. Tak. Tak, no. Ale nie, w każdym razie, co chciałem powiedzieć, AMA mi się strasznie podobało, fajnie, że je zrobiliśmy. Jak się skończyło, byłem przeszczęśliwy, że to już po wszystkim, ale mi się prowadziło dobrze i tak jak mówię, dużo do poprawienia, ale też jestem zadowolony, że to zrobiłem. Jurek? Też jestem zadowolony, że to zrobiłeś, tak ogólnie. Dziękuję. Uważam, że poszło ci nieźle, tak obiektywnie. I cały event wyszedł fajnie. Dobrze, że była możliwość, w ogóle te debaty są spoko, że istnieją, że ludzie mają dostęp do jakichkolwiek innych kandydatów niż obecni prezydenci miast, bo no, nie oszukujmy się, to jest bardzo duża przewaga, jaką oni mają przeważnie. A fakt, że możemy zrobić coś takiego, sprawia, że jakaś tam część ludzi jest w stanie się w ogóle dowiedzieć o tym, co ci ludzie myślą. Nie, no, nie są anonimowymi postaciami na plakatach. Także to jest ogólnie spoko. To jest super. No i też z takich nawet czysto gdzieś ambicjonalnych rzeczy, to po naszej stronie, ale też pewnie po waszej, czy Poznań Moment, bo wszyscy tam włożyli w to dosyć duży wysiłek, szczególnie już pod koniec, bo naprawdę tam się zaczął grind. No, dla mnie fajne jest to, że zebrało się parę osób z internetu i no jakby radio studenckie, tak, więc też nie mówimy tak jakiejś dużej komercyjnej stacji, zrobiliśmy w sumie chyba no, największą debatę przedwyborczą w Poznaniu, bo tak, nie, tak, było, nie bo... było większej, nie? Teraz tak, pod względem wyświetleń czy na żywo to na pewno byliśmy najwięksi. Znaczy nie wiem, czy na pewno byliśmy najwięksi, no bo jakby na przykład w Radiu Poznań czy coś, to nie wiem ile osób słuchało na żywo, okej, okay, ale jak sprawdzamy na przykład wyniki na YouTubie czy coś takiego, to nawet nie dodając sobie facebookowych wyświetleń Poznań Moment, nie, to nie transmitowało Poznań Moment, tylko Trójkąt Bermudzki. Tak. To jednak my i tak byliśmy najwięksi w czasie tego, jak to wychodziło. A przecież na Trójkącie, z tego co tam no, wspominane było, to chyba ile, z 9 tysięcy osób się przewinęło przez samą audycję na żywo? Tak. Więc to się robią całkiem sensowne liczby, jak na jednak no, temat wyborów samorządowych, który bardzo nie zagryzł w tym roku, o czym pewnie sobie jeszcze porozmawiamy. I tego, że no po prostu gdzieś tam no, to ludzie z internetu zrobili debaty, która się dobrze obejrzała. I odbiór był mega pozytywny. Tak ogólnie. No, w ogóle sam fakt tego, że faktycznie ludzie wysyłali swoje pytania, tylko to no, właśnie jedno takie miejsce, gdzie ci powiedzmy kandydaci byli w stanie faktycznie odpowiadać na to, co ludzi realnie interesuje, nie? A nie na losowe pytania o to samo. Ale to też mega ważne, bo patrząc na to, jak niektórzy obawiali się, jak będzie wyglądało to AMA, czyli taki bardzo otwarty materiał, bardzo otwarta perspektywa dla ludzi, którzy mogą po prostu sobie zadać cokolwiek,
to było wyjątkowo, bo ja też przyznam się, moderowałem czat w czasie samej debaty, było mega spokojnie. Nie było jakichś ekscesów, oczywiście pojedyncze wyjątki zawsze się zdarzą, ale pod względem i merytoryki zadawanych pytań i pod względem tego, jak one były ułożone, nawet była interpunkcja. Nie, tak, no, to było super. Do tego wydaje mi się, że taką bardzo fajną rzeczą, o której, to w sumie może trochę zdradzając kuchni, ale też pewnie trochę od tego tu jesteśmy teraz, strasznie podobało się kandydatom, co było dosyć zaskakujące, ale oni byli naprawdę zachwyceni. Oni właśnie mieli takie poczucie, że wreszcie można było sobie porozmawiać, że było też tak trochę śmieszniej. No tutaj w sumie chyba nie zdradza nic takiego, jak wróciłem do studia, powiedzmy, jak była ta przerwa 10-bitowa, kiedy Jurek z Hopem, też w ogóle wielkie dzięki dla Hopa, że się pojawił, robili swoje studio wyborcze, to autentycznie wchodząc, kandydaci siedzieli i się patrzyli w telewizor i śmiali. W sensie na podglądzie oglądali to, co tam się dzieje i dosłownie podłapywali żarty, kontynuowali i rzucali je do mnie. Ja byłem trochę zaskoczony w tamtym momencie, muszę przyznać, ale to też chyba, nie wiem, świadczy o tym, że ludzie, którzy na tych wielu debatach byli, tak bardzo mocno mówili o tym, że no ta jest bardzo fajna, tak. To fajnie. No tak, też porównuję na przykład do debaty, która się odbyła na WNPID, też ja jako prowadzący mogę trochę o tym powiedzieć, to jednak było to o wiele inne odczucie. To było bardziej, wiadomo, też debata uniwersytecka, też inaczej się do tego podchodzi, też są inaczej konstruowane pytania i inaczej chce się wypaść przed jednak uniwersytecką publicznością, ale kiedy kandydaci mogą się otworzyć przed tak naprawdę wyborcami, przed osobami, które młodszymi, bo jednak nie oszukujmy się, naszym targetem w tym wydarzeniu były osoby młode, osoby, które będą pierwszy raz głosować, albo głosują nie. X wysoki raz, wiele razy już nie głosowali, tylko głosowali na przykład 2-3 razy. I to nam się udało, bo te wyświetlenia, które tam osadowały na obydwu platformach około 30 tysięcy, trochę ponad teraz już chyba z tego, co widziałem, no to tak naprawdę odpowiadają 1/3 wynikowi Jacka Jaśkowiaka, który otrzymał tam chyba 90 tysięcy głosów albo więcej. No to jest na pewno rzecz, że oni byli w stanie być, znaczy pojawili się w miejscu, gdzie ta forma była dużo luźniejsza, i fajnie się w tym odnaleźli, bo nie ukrywam, trochę się obawiałem tego, że wszyscy są strasznie spięci. A się okazało, że wszyscy podłapali vibe, odpowiadali na pytania, które normalnie by nie odpowiadali raczej. I do tego jednak fakt, że Jacka Jaśkowiaka tam nie było, sprawił, że wszyscy troszeczkę chyba mogli mówić o innych rzeczach i nie mogli aż tak się skupiać na jechaniu po nim, no bo go nie było, więc skupiali się na tym, co faktycznie mają do zaproponowania. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś tam dość specyficzny plus, który się finalnie okazał. Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, którą też zaobserwowałem właśnie wychodząc z tego wydarzenia, że z jednej strony w 100% chciałbym, żeby Jacek Jaśkowiak się pojawił, no bo to no wiadomo, że bym chciał, nie? No jednak też dodaję do wydarzenia wszystkie rzeczy. Ale fakt, że się nie pojawił, miał swój plus i faktycznie kandydaci musieli zacząć mówić o innych rzeczach, no bo chociażby we wszystkich debatach, które oglądałem, gdzie była ta seria pytań między kandydatami do siebie nawzajem, to tak naprawdę wszyscy pytali Jacka Jaśkowiaka o coś. A tutaj nie mieli takiej możliwości, nie? Tutaj jednak musieli się więcej odwoływać do siebie nawzajem, do swojego programu i to było, myślę, wartościowe. Dobrze, już trochę rozmawiamy. Na pewno nas korci do napicia się pysznej wody, ale my wam damy przestrzeń do posłuchania dobrej muzyki, przepraszam bardzo, a my chwilę odpoczniemy. Jest 17.21, poniedziałkowe popołudnie tak naprawdę, bo wieczór już nie jest to zima, żeby to był wieczór. Natomiast my trochę odchodzimy od tej poznańskiej polityki, od naszego wydarzenia i przechodzimy do bardziej, może nie ogólnopolskiej, natomiast do warszawskiej polityki, bo czy któryś z was zdziwił się wynikiem w Warszawie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie? Chyba oboje się zdziwiliśmy w tej sytuacji, bo... Aha, będziesz mówił za mnie, no dobrze, tak, proszę. Tak, mówię za ciebie, oczywiście, że tak. Jakby ja wiem, co ty myślisz, Bartek. Nie jesteś aż tak skomplikowaną osobą. Kurczę, trochę straszne. W każdym razie, nie no, fakt, że Trzaskowski zrobił 60% prawie, jest dosyć imponujący i biorąc pod uwagę to, jak wygląda ta kampania i jak bardzo, no przynajmniej w internecie, w takiej naszej, powiedzmy, naszych bańkach, no, było po nim jechane za to, że nie przychodził na debaty, że nie robił testu chyba do My Politics też, gdzie wszyscy inni kandydaci zrobili. Czy że generalnie odbiór był taki, że nie za bardzo mu wychodzi? Nie pamiętajmy o tym dla niektórych nieszczęśliwym spocie, który... Tak, tak. No nie wiem, wydaje mi się, że to... Przecież wszyscy próbowali śmiać się z tego, że robi kampanię Bronisława Komorowskiego i coś w tym było, poza wynikiem, jak się okazało. Bo to cóż, chyba Trzaskowski po prostu w Warszawie mógłby naprawdę nie zrobić, w kontekście jakby kampanii wyborczej, nie zrobić nic i tak zrobiłby niesamowity wynik. No bo 60% to jest niesamowity wynik. No chyba to jest to, co zresztą powiedzieliśmy w odcinku, że
No, gdybym zobaczył sondaż dzień przed wyborami w Warszawie, że Trzaskowski robi 60%, to bym wyśmiał ten sondaż. Aczkolwiek to jest chyba ta kwestia baniek, że cały czas w tych sondażach poparcia dla danych polityków Trzaskowski jest bardzo wysoko i on chyba ogólnie jest raczej szanowanym politykiem w Polsce. Jest lubianym politykiem. To się nie zmienia i to najwidoczniej to wystarczy, nie? W takim plebiscycie, jakim są wybory prezydenckie. No, inna sprawa, że pozostali kandydaci niespecjalnie chyba dowieźli, nie? To może przypomnijmy wyniki pozostałych kandydatów, bo jak już wspomnieliśmy, Rafał Trzaskowski 59,8% według exit polu, Tobiasz Boheński, czyli Prawo i Sprawiedliwość 18,5%. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Biejat z Lewicy i Ruchów Miejskich, zdobywając 15,8% głosów. Co ciekawe, nie było kandydata trzeciej drogi, tam już też pewnie jakieś zawirowanie wewnątrzpolityczne. No i tu przechodzimy do tego, co mi się lubi najbardziej, to znaczy Przemysław Wipler, 3,9%, przepraszam bardzo. Byłem zaskoczony, że tak coś. I on, na białym koniu, książę polskiej polityki, a raczej król, 1,5%, a nie, przepraszam bardzo, a tak, 1,5% Janusz Korwin-Mikke, bezpartyjny. I jego świerszcz. No tak, no cóż. No i jeszcze na koniec, żeby może podkreślić, Romuald Starosielca, Ruch Naprawy Polski, 0,5%. Ważne. No, jakby, no nie no, Trzaskowski robiąc 60% zjadł poparcie wszystkim. Gigantyczna porażka PiSu. To nie znaczy, ma co zjadł świerszcza, się... to jest pytanie. Nawiązanie ciągłe do świerszcza, propos Janusza Korwina, no zasłużył sobie, rozumiem to, aczkolwiek... Przy wyniku 1,5% już nawet nie ma sensu się śmiać. Jakby był bliżej progu, to wtedy wiesz, jakby zawsze można się śmiać z tego, że go nie przekroczył. To jest doskonałe nagranie w internecie. Ale znaczy, no w sumie też nie. No, nieważne. Do czego zmierzam? No Boheński z wynikiem raczej strasznym. W sumie wszyscy ze strasznymi wynikami poza Biejat. Lewica, powiedzmy, w tej Warszawie faktycznie osiągnęła to, co w miarę chciała osiągnąć, tylko w całej reszcie Polski poszło im tak beznadziejnie, że to trochę nie ma znaczenia. A tak, przynajmniej pytanie, czy osiągnęła, no to de facto Lewica trochę szykowała się, żeby zająć drugie miejsce w Warszawie. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że z jednej strony Biejat zrobiła bardzo dobry wynik jak na Lewicę i to jest jeden z wyższych, w ogóle nie wiem, czy nie najwyższy wynik Lewicy w Warszawie, czy coś takiego czytałem, ale nie będę za to umierał. Ale jednak fakt, że jest na trzecim miejscu i na drugim, to bardzo mocno podkopuje i chyba ciężko jest obracać to w niesamowite zwycięstwo, szczególnie biorąc pod uwagę, że przede wszystkim są pod Konfą, nie? A to jest dla Lewicy chyba najbardziej bolesna rzecz. W tym wymiarze ogólnopolskim tak, nie? No tylko też znowu trzeba pamiętać o tym, że jeśli chcielibyśmy patrzeć i porównywać czysto do Warszawy, no to Wipler z czterema, nie? W sensie tam tak, prawie cztery, no. 4%, no to jednak też się nie pokazał za dobrze, więc w kontekście Warszawy uważam, że akurat jakby Lewicę można krytykować i śmiać się za absolutnie każdą inną rzecz, którą zrobiła w tych wyborach, więc jakby już tą Warszawę jestem gotów im oddać, ale no powiedzmy, że to był straszny wynik. No i PiS, który ogólnie wygrał te wybory, więc trzeba przyznać, że jak na karty, które miał, poradził sobie dużo lepiej niż wszyscy zakładali, no to jednak Boheński, jak wszyscy się akurat tutaj dobrze spodziewali, no cóż, no nie został Patrykiem Jakim, można powiedzieć. A może ja tak trochę wrócę do tematu Janusza Korwin-Mikkego, bo on mnie na tyle interesuje, widzę uśmiechy na waszych twarzach, natomiast on mnie na tyle interesuje, czy tak słaby wynik Janusza Korwin-Mikkego w Warszawie, to jednak trochę marginalizacja niebezpieczeństwa dla Konfederacji, która właśnie płynęła od Janusza Korwin-Mikkego? Mikkego? Wiesz co, to nie jest raczej tak, że Korwin nie robiąc absolutnie nic i właśnie dosłownie kojarzymy go z tego, że rzucił świerszczem, zrobił 1,5%, nie był w stanie Konfie jednak trochę tych głosów zabrać. Nie. To jest raczej chyba przypomnienie o sobie i to, że on startuje do tych europarlamentów z Michalkiewiczem i to z tą swoją nową partią, że nie wiem, czy już mają nazwę, czy nie, bo nie pamiętam, czy ją ogłosił oficjalnie. Nie pamiętam, znaczy na pewno na zapowiedzi partii powiedział, że nie powiem, bo mu kradną nazwę. Nie pamiętam, czy potem powiedział. To była najlepsza konferencja, przepraszam, bo to ja oglądałem na żywo. To była najlepsza konferencja prasowa, jaką widziałem w życiu. Ona potrwała 5 minut, 10 minut. Janusz Korwin-Mikke wyszedł, powiedział, zakładamy partię. Jakby powiedział parę rzeczy, czy są jakieś pytania, ktoś się zgłosił? Ja mam pytanie, tak? Słucham. Jak się partia nazwie? Nie mogę powiedzieć, bo dam ukradną. Aha, dobrze. Czy są jakieś pytania? Nie ma? Dziękuję, to do widzenia. To było super. Ale czy to nie jest trochę tak, że Janusz Korwin-Mikke nie jest niebezpieczny dlatego, że nagle może zdobyć 15% i powalić Konfederację, tylko jest niebezpieczny dlatego, że właśnie zgarnia te 1,5% i zabiera to Konfederacji? To jest jakby główne zagrożenie. Jakby Konfederacja jest większa od Janusza Korwin-Mikkego w obecnym momencie,
ale dalej on ma potencjał na to, żeby podkradać te małe procenty, które robią różnicę na koniec. No przecież to jest ten przykład, Polska jest jedna z wyborów parlamentarnych, które zrobiły jakiś tam śmieszny wynik, powiedzmy 1,5%, tylko to są te 1,5%, które zebrali Konfi, to jest parunastu pewnie posłów, jak nie paru, 10 powiedzmy, nie? Tak naprawdę. Także to właśnie te mniejsze partie, jeszcze bardziej po prawej stronie od Konfederacji, są dla niej dużym problemem, jeżeli są w stanie właśnie... Tak jak Konfederacja była dużym problemem dla PiS-u w tym momencie, nie? Może dalej jest, ale... Dobrze, to zanim my przejdziemy do Back in Black AC/DC, to ja wam tylko, może nie przypomnę, tylko was uświadomię, że partia Janusza Korwin-Mikke, czym pochwalił się już jakiś czas temu na platformie X, nazywa się, będzie miała nazwę, nie wiem czy ona jest zarejestrowana, zaskoczenie. Korwin. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że nazwa partii Korwin. Zapomniałem o tym. Tak. To dobrze, to my zostawiamy Bartka z tymi głębokimi przemyśleniami. To jest taka dobra nazwa. Że nikt nie wpadł wcześniej. A my przechodzimy do Back in Black AC/DC. Nie. No i przy... Dobrze, chciałem zrobić bardzo fajne wejście na temat AC/DC, na temat... Jurek, może dokończysz, co mówiłeś. Zastanawiam się, komu machał Bartek, czy Einsteinowi, czy nie, ale nieważne. Tak, to może przechodząc do już zagajonej przez was sytuacji ogólnopolskiej, jeśli chodzi o wynik wyborów, bo te wyniki sejmików wielkopolskich są też dosyć w miarę dużym zaskoczeniem, bo jednak wszyscy przewidywali, że mniej czy bardziej Prawo i Sprawiedliwość bardzo spadnie w tych wyborach, a nie jest tak źle, bo ma najlepszy wynik pod względem sejmików. Znaczy ma, nie? Jedyne co, no to straciła. 3 sejmiki, teraz jeśli się nie mylę, patrzę w stronę Jurka, który mi... Tak, 3, dobrze pamiętam. No stracili 3 sejmiki, to jest jednak porażka, nie ma co. Aczkolwiek, no, jest to lepszy wynik PiS-u i PiS się trzyma lepiej niż się wszyscy spodziewaliśmy chyba przed tym, jak to zostało policzone. Oczywiście w dużym stopniu wpływ niskiej frekwencji, uaktywnienie się wsi względem miast i no też struktura tego, że starsi głosowali chętniej niż młodzi, bo tam różnice jednak w frekwencji były gigantyczne, ale nie zmienia to faktu, że faktycznie PiS był w stanie jakoś zmobilizować elektorat. To prawda i to bardzo mocno się odwróciły te trendy, które były przed, w którym wszyscy mówili, że PiS zostanie po prostu wgnieciony w podłogę i to będzie wielka seria porażek PiS-u, bo przecież takie kasandryczne wizje, w których ludzie wieszczyli. Także po tych wyborach to Prawo i Sprawiedliwość rozpadnie się, powstanie partia, na jakiej jest partia Korwin, to powstałaby partia Morawiecki i powstałaby partia Błaszczak i tam inne próbowano, powstałaby oczywiście stronnictwo prezydenckie, ale jednak tak się nie stało, bo Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica w miarę cały czas się trzyma stabilnie. Znaczy wiesz, no to jest prawda, aczkolwiek też chyba w tych wizjach nikt nie zakładał, że to się stanie następnego dnia po wyborach, nie? Więc musimy dać im chwilę czasu. Ale ja nie uważam, że wizja tego, że PiS w jakiejś formie się rozpadnie, bo dojdzie do rozłamu w PiSie, jest niemożliwa. Nie obstawiałbym mi w ogóle tak naprawdę przed wyborami do Europarlamentu, nieważne co by się zadziało w samorządowych, więc tak jeszcze jest trochę czasu, żeby to sprawdzić. Aczkolwiek zdecydowanie zgadzam się, PiS w jakiś sposób pokazał siłę i pokazał to, że no na pewno nie jest z nim tak źle, jak wiele osób chciałoby myśleć, że jest. Tak, ja właśnie zmierzałem do tego, że to miały być 3 porażki z rzędu i po nich faktycznie może ciężko byłoby im się podnieść, szczególnie, że patrząc na kampanię w ogóle PiS-u, to mam wrażenie, że tam niespecjalnie oni dużo robili w tej kampanii. Ja mam też takie poczucie, że chyba niespecjalnie komitety miały jeszcze pieniądze, po tym jak wyprzytykali się po wyborach parlamentarnych. No i sam fakt tego, że ten wielki kongres sił patriotycznych, który PiS miał organizować przed samorządówkami, został przełożony przed europarlamentami, to był przecież takie wydarzenie, które miało właśnie zwiastować to, że no PiS te wybory odpuszcza i lecimy dalej, nie? A oni byli w stanie na chyba dość niskim kosztem zrobić pierwszy wynik, co... I nawet nie uznaję tego za jakąś mega zwycięstwo PiS-u, faktycznie, jak Bartek mówisz, oni przegrali sejmiki, w sensie stracili 3 sejmiki, aczkolwiek fakt, że Koalicja Obywatelska nie jest na pierwszym miejscu po wygranych wyborach, cały czas na tym pędzie, powiedzmy, zwycięstwa, jest chyba dużym problemem. Wydaje mi się, że to jest chyba podstawowa rzecz, to znaczy, to nie jest tak, że PiS wygrał tą kampanię, po prostu wszyscy inni ją przegrali, bardziej niż oni, bo oni też jej nie wygrali, ale jakby wszyscy inni przegrali bardziej, to jest chyba dla mnie definicja. Taki wyścig ślimaków. Tak, to może tak, to może dla wyjaśnienia. Ja teraz zacytuję, jakie wyniki do sejmików uzyskają dane komitety. Prawo i Sprawiedliwość 33,7% średnio, miejsc w sejmikach Platforma Obywatelska 31,9%, Trzecia Droga 13,5%, Konfederacja i Bezpartyjni 7,5%, Lewica 6,8% i Bezpartyjni
bez Konfederacji, 2,7%, inne komitety 3,9%. Wiadomo, w tych wyborach samorządowych często te inne komitety zyskiwały dosyć dużo miejsc, no to jest taki trend, który się powtarza. Ale mam pytanie dotyczące Lewicy, bo już rozmawialiśmy chwilę wcześniej o tym, jak, czy myślicie, że to jest też jakiś zlot w dół Lewicy, której się ona obawiała po tym, jak nie weszła na jedne listy z Platformą Obywatelską? Ja bym ci chętnie dał odpowiedzieć na Lewicę, ale już tylko jeszcze jedną rzecz a propos PiSu. To jest coś, czego nie powiedzieliśmy w Orbie, a myślę, że to jest bardzo ciekawa myśl, więc masz ekskluzywa dla siebie, proszę bardzo. Tak, tak, ty jesteśmy hojni, rozdajemy ekskluzywy. Dziękuję, dziękuję. Tak. Dobra, bez głupich żartów mów, proszę cię. Moje jakieś przemyślenie jest takie, że w ogóle to jest początek PiSu, który naprawdę aktywnie zaczyna próbować tworzyć jakąkolwiek możliwość koalicyjną swoją, bo już wyszedł Czarnek i nie mogę sobie przypomnieć, kto jeszcze, ale Czarnek i nie wiem, czy nie Błaszczak, tego nie jestem, Czarnek na pewno. I bardzo głośno i mocno proponują PSL-owi we swoich sejmikach, których teoretycznie wygrali i dałoby się coś tam wykminić razem, żeby byli razem w koalicji. Nie? Czyli to jest już taka pierwsza, mam wrażenie, próba PiSu, żeby faktycznie już nie przychodzić do PSL-u z vibe'em, zostańcie naszym koalicjantem, proszę, w sumie nic nie może wam dać, tylko bardziej z takim poczuciem chyba, ej, teraz już mamy wam coś do zaoferowania i chcemy wam to dać. Czy chcecie z nami współpracować? To jest dla mnie ciekawe po prostu. No, to jest bardzo ciekawa myśl, Bartek. Dziękuję. Akurat jej nie znałem tej myśli w twojej głowie, ale teraz im powiedziałeś, takie, o, fajna myśl, faktycznie, podoba mi się. A wracając do Lewicy, czy to jest pikowanie w dół Lewicy? To jest bardzo szybkie pikowanie w dół Lewicy i mi się wydaje, że zmierzamy bardzo nieuchronnie do jakichś przetasowań, szczególnie, że na początku 2025 będzie Kongres Nowej Lewicy, będzie wybranie nowych szefów partii i moim zdaniem partia Razem już jest w blokach startowych do tego, żeby po europarlamentach się oswobodzić z jarzma Włodzimierza Czarzastego, tak to ujmę, i próby tworzenia czegoś samemu. Szczególnie, że ten wynik Biejat, tak jak mówimy, że to mógł być duży sukces, w sensie jakikolwiek sukces Lewicy w tych wyborach, to tutaj zawsze pozostaje to pytanie, czy to nie jest sukces najbardziej partii Razem w tej sytuacji, no bo to jest jednak ich kandydatka, to jest ich współprzewodnicząca i no, raczej nie są szczęśliwi. No z tego prawda powodu. Jest taka, że gdybyśmy dzisiaj musieli wyznaczać kandydatów do wyborów prezydenckich, no to w tym momencie, nie oszukujmy się tak, PiS nie wiadomo, bo Boheński raczej się nie sprawdził, no wiadomo, pomijmy na chwilę dyskusję Trzaskowski-Tusk, tak, w sensie czysto logicznie na razie Trzaskowski, 100% z PO, no Hołownia wiadomo, trzecia droga i tak naprawdę z Lewicy, no gdyby te dwa środowiska stały razem, czy tam trzy środowiska stały razem, no to tak naprawdę no Biejat jest chyba najbardziej oczywistą kandydatką. Co na pewno w Nowej Lewicy, jako Nowej Lewicy się nie podoba. Nie? No to jest takie złożenie chyba trochę hołdu lennego nawet Razemkom, co jest dość no, dziwne w tym sensie, że Nowa Lewica jest znacząco większą partią, ma znacznie większe struktury. Więc dopóki nam się nie pojawi jakiś nowy lider, to nie wróżę sukcesu. Szczególnie, że jednak w wielu miastach było dwóch lewicowych kandydatów na prezydenta, bo jednak Razem nie zawsze szło z Nową Lewicą i często podbierały sobie te dwa komitety nawzajem głosy, które mogły uzyskać i mogły wyjść jakoś na większą górkę. No tak, i z tego co wiemy, to do pewnego stopnia dzieje się teraz tak, że w Krakowie będzie wybór między człowiekiem popartym przez lewicę i człowiekiem popartym przez lewicę. Ale zanim powiemy sobie o wynikach w danych miastach i co, jakie są z tym związane ciekawostki, co możemy sobie krótko o tym powiedzieć, bardzo krótko, bo też nie będziemy może jakoś super poświęcać, bo jeszcze nam zostało trochę tematów, to zostawiamy was z czerwonymi gitarami. Powiedzieliśmy sobie już o wynikach, jeśli chodzi o Warszawę, czyli miasto stołeczne, natomiast nie tylko Warszawą Polska żyje. Serio? No trochę tak, szczególnie dla... To jest w ogóle ciekawy wątek, może taki trochę off-top, że ludzie, którzy są żywo zainteresowani polityką, szczególnie tą ogólnopolską, często tak rzucają wszystko, jeśli chodzi o wybory samorządowe, na wybory prezydenckie w Warszawie, bo to jest de facto najbardziej dla nich ciekawa rzecz. Często słyszę też takie głosy, że wielu analityków nie poświęca jakoś bardzo znaczenia, nie poświęca bardzo uwagi i znaczeniu wyborów ogólnie samorządowych i poświęca się głównie, jakby skupia się na Warszawie, bo ta Warszawa ma trochę inny system wyborów samorządowych, bo tam jeszcze dochodzą rady chyba dzielnic, tak. Więc to jest w sumie ciekawy wątek, nie wiem, co wy o tym uważacie, czy też czujecie, że bardziej ciągnie was do Warszawy, jeżeli chodzi o was jako osoby zajmujące się polityką ogólnopolską? Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że o Warszawie po prostu i tak wszyscy mówią, więc kiedy na przykład tworzysz content związany z polityką, to i tak musisz o niej coś powiedzieć,
A też jednocześnie, mówię, że to jest coś, co po prostu jest wspólne dla wszystkich, to znaczy nie da się zrobić kontentu związanego z wyborami samorządowymi a propos każdego miasta w Polsce, każdej wsi w Polsce i tak dalej. Więc jeśli chcemy sobie o czymś wspólnie porozmawiać w kontekście polityki, to będzie to Warszawa, bo jest najbardziej uspólniona, powiedzmy, dla wszystkich. Jest największa szansa, że ktoś tam mieszka, jest jakby największe nazwiska tam startują i tak dalej, i tak dalej. No właśnie chciałem powiedzieć, że Warszawa jest najbardziej skowerowana też przez to, że tam po prostu startują, no, często albo liderzy, albo bardzo znaczące osoby w danych partiach, chociażby, nie patrzmy na trzecią drogę w tym roku. I wydaje mi się, że to jest jakaś tam rzecz. I jeszcze miałem coś mega mądrego do powiedzenia. Musimy przestać robić ten żart, bo do mnie ludzie pisali z takim, ale przecież trzecia droga nie ma kandydata. Musimy przestać robić ten żart ogólnie. Wiem, co chciałem powiedzieć. Właśnie przez to Warszawa jest po prostu trampoliną do polityki większej, nie, w Polsce. I tam najwięcej jest oczu, powiedzmy, spogląda na stolicę, no bo tam mogą się dziać rzeczy, prawda? No po pierwsze, prezydent Warszawy jest trochę przygotowany pod prezydenturę ogólnopolską. To jest duży sygnał, jeśli jesteś w stanie być prezydentem Warszawy. No i też wydaje mi się, że jakby większość polityków nie odpuściłaby funkcji ministra, żeby być prezydentem dowolnego miasta, z wyjątkiem Warszawy. W sensie, no Rafał Trzaskowski na spokojnie mógłby być bardzo ważnym ministrem w tym rządzie, gdyby tylko chciał, ale jednak woli być prezydentem Warszawy i wydaje mi się, że to jest dosyć częste wśród różnych polityków, którzy bardziej widzą się w tej takiej prezydenckiej roli, że chcą jednak być prezydentem Warszawy. To jest mega prestiżowa rola w sumie, tak. Nie? To jest mega duży budżet, tak naprawdę ma to miasto i możesz być znaczącą osobą w państwie. To takie pytanie może na koniec, na podsumowanie tego wątku. Czy według was prezydent Warszawy jest politykiem samorządowym, czy już centralnym, ogólnopolskim? Myślę, że na pewno najbardziej ogólnopolskim ze wszystkich jakby tych funkcji, o których możemy mówić. Nie? Czyli ze wszystkich prezydentów wszystkich miast zdecydowanie prezydent Warszawy jest najbardziej ogólnopolski. Jest on też samorządowy, ale wydaje mi się, że to jest jednak rola, która łączy trochę to i to. Nie? W sensie, nawet na najprostszym poziomie, jeśli coś się ma dziać politycznego, to będzie się działo w Warszawie, więc czy to jest protest, marsz, cokolwiek, to będzie on w Warszawie, więc od jego decyzji nagle już zależą losy jakichś rozgrywek szerszych politycznych. Tak to, przynajmniej tak to na przykład widzę, nie? Tak, plus to, że no, Trzaskowski jest przecież wiceliderem partii, nie? W sensie, która jest główną rządzącą partią w tym kraju, więc nie może być tylko politykiem samorządowym, tylko z samego tego powodu staje się realnie jakimś tam graczem decydującym o niektórych rzeczach. Wydaje mi się, że to było bardzo mocno zarysowane, chociażby w momencie, kiedy w trakcie całej kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski był na tych wszystkich spotkaniach, był na konwentach partyjnych i tak dalej, że jego obecność faktycznie była obecnością, którą mam wrażenie, że poza Donaldem Tuskiem, to tylko on był taką postacią, która też przemawiała, też budziła jakieś emocje i nie była po prostu, on był jedyną postacią, która nie do końca może grzała się w blasku Donalda Tuska w ramach PO, tylko była jedyną postacią, która mogła stać trochę z boku i być sama jakoś tam w miarę ważna. To może przejdziemy sobie teraz do takich dwóch krótszych wątków, jak już zapowiedziałem wcześniej, to znaczy ciekawa sytuacja jest w Krakowie, no bo w Krakowie jednak były prezydent miasta był bardzo, bardzo długo tym prezydentem, on już tam też był osobą, która była postrzegana w tej polityce ogólnopolskiej jako bardzo niezależny człowiek, który mógł i współpracować z PiS-em, jeśli tego potrzebował, i też z Platformą. Natomiast aktualnie wynik wygląda tak, że pierwsze miejsce zajmuje Aleksander Miszalski 39,4% i drugie Łukasz Gibała 28,4%. To ciekawe, obydwoje kandydatów są powiązani mniej czy bardziej z lewicą. Tak, to no, właśnie pokazuje to, jak bardzo wybory samorządowe są czymś skrajnie innym od wyborów parlamentarnych, gdzie dzieją się, tak, troszeczkę ciężko jest przekładać tę politykę, którą mamy normalnie, którą śledzimy normalnie na pierwszych stronach gazet, powiedzmy, bezpośrednio na to. Ale konkretniejsza opinia, Jurek. Konkretniejsza opinia. Znaczy, uważam osobiście, że pan Majchrowski, tak, to przecież on był wcześniej prezydentem, no relatywnie długo był tym prezydentem i fakt, że już nim nie będzie, jest dużym zaskoczeniem, wydaje mi się. Znaczy, w sumie aż takim, nie? Biorąc pod uwagę, że on chyba zrezygnował z wyścigu, zanim no, zaczęły się wybory. Aczkolwiek nie uważasz, że Krakowiaków to zaskoczyło? Że... Nie, no, myślę, że mi się Krakowiacy kojarzą tylko i wyłącznie z tym, że chodzą w takim dziwnym stroju lajkonika i jakby śpiewają jakieś piosenki pod tym, jak im trąbka przerywa grać. Jak nie wiem, coś się kojarzę, ale to jeśli wszystko... znajduje się to jakiś jeden słuchacz z Krakowa, bardzo go przepraszam. Tak, jesteśmy z Poznania, obrażamy wszystkie miasta poza Poznaniem. Dobrze. I może na sam koniec też se szybciutko przejdziemy przez wynik wyborów we Wrocławiu, bo on jest na tyle ciekawy, że jednak bardzo spadł pod względem wyniku aktualny jeszcze prezydent Wrocławia, to znaczy
pan Jacek Sutryk, który zdobył tylko około 36% głosów i zmierza się w drugiej turze. Co ciekawe, nie z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, tylko z kandydatką trzeciej drogi, panią Izabelą Bodnar. I to jest, mi się wydaje osobiście, dosyć ciekawe ze względu właśnie na to, że to jest chyba jeden taki, nie wiem, czy na pewno największy taki wyścig aktualnie w tej drugiej turze samorządowej, gdzie do drugiej tury wchodzi ktoś popierany przez, z jednej strony, Platformę Obywatelską i oczywiście Jacek Sturk także przez Lewicę, oraz z drugiej strony jest trzecia droga reprezentowana przez Izabelę Bodnar. No to ja będę szczery, nie jestem przekonany, czy to jest jedna taka sytuacja, ale nie wiem tego też. Okej, okay, w sensie, ale największa na pewno. Możliwe. Chyba, bo Wrocław jest trzecim dużym największym miastem. No tak, to prawda, musi być z definicji. Nie, no zgadzam się tak. No, wydaje mi się, że z panem prezydentem Sutrykiem jest tak, że on ma bardzo dużo negatywnych, nie wiem, co powiedzieć. No to jest taka postać, która raczej się źle kojarzy, w sensie ona była atakowana z bardzo wielu stron ideologicznych. I ogólnopolsko na pewno. I ogólnopolsko i tak naprawdę, no to jest, wydaje mi się, on był bardzo często, no on i prezydent właśnie Krakowa, chyba byli przeważnie podnoszeni jako właśnie ci prezydenci, którzy się już zasiedzieli i za długo zostali, więc to jest ciekawa sytuacja i wydaje mi się, że ona jest właśnie na przykład o tyle ciekawa w kontekście wyborów, że tak jak w Poznaniu mamy teraz no, wyścig między kandydatem PO a kandydatem PiSu, to ja oczywiście nie przesądzam, no ale znając Poznań, to raczej wiemy, która z opcji ma większą szansę na zwycięstwo, tak? No jesteśmy raczej na zachodzie Polski, na wschodzie byłoby dokładnie odwrotnie. A w przypadku, kiedy mamy jednak przedstawiciela trzeciej drogi i przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, no wtedy zaczynają się dziać ciekawe rzeczy, no bo to już faktycznie tutaj za jednym przemawia, okej, okay, może nawet to, że jest tej partii, która ma jakieś większe poparcie w tym mieście, ale z drugiej strony jest do jakiegoś stopnia to osoba, no nie wiem, z zatrzapniętym wizerunkiem, która bardzo długo siedziała. I jeśli wyborcy stwierdzą, że chcieliby dokonać jakiejś zmiany, to myślę, że na kandydata trzeciej drogi wymienią go prędzej niż na kandydata na przykład PiSu. Tak, to może zanim jeszcze podsumujemy się sobie Poznań i się pożegnamy, to was zostawiamy z dobrą piosenką. No i na zakończenie chyba wracamy do wątku Poznania, to znaczy jak wyglądały wybory na prezydenta w Poznaniu i jak wyglądał ten wynik. No bo wynik prezentuje się tak. Będzie druga tura oczywiście. Aktualny prezydent, który był popierany przez Platformę Obywatelską, pan Jacek Jaśkowiak, zdobył 43,74% głosów, a w drugiej turze zmierzy się z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy raz w historii kandydat Prawa i Sprawiedliwości będzie w drugiej turze wyborów na prezydenta Poznania i jest to pan Zbigniew Czerwiński, który zdobył 20,3% głosów. Zaraz za nim, bo to tylko trochę ponad procent, uplasował się pan Przemysław Plewiński z trzeciej drogi. Następnie pani Beata Urbańska z Nowej Lewicy z wynikiem 10,72%. No i stawkę zamyka pan Łukasz Karczewski, który wychodził z komitetu chyba samorządny Poznań albo Energia Poznania, coś w ten deseń. Przepraszam, coś mogę mylić, ale de facto on jest członkiem partii Lewica Razem i zdobył 6,13% głosów. Czy to jest jakieś zaskoczenie? Czy tak naprawdę odnoszę się trochę do tytułu naszej audycji i naszej grafiki na Facebooku i na Instagramie? Czy to jest pyrrusowe zwycięstwo Czerwińskiego? Znaczy nie wiem, czy jest w sumie pyrrusowe, bo nie uważam, żeby jego armia została tak, prawda, zniszczona, żeby nie mógł stworzyć kolejnej walki. Prawda, historyczne nawiązania. Nie zawahałem się. W każdym razie, wydaje mi się, że no nie, to jest chyba dobry wynik i sam wynik jest dobry. Fakt, że potencjalnie prezydenta Jacka Jaśkowiaka czekała druga tura, był już znany od dłuższego czasu, w tym sensie, że to było dosyć prawdopodobne, że się wydarzy. Inna sprawa, że raczej ludzie myśleli, że będzie wynik około 49%. Tak. A ten wynik jest dosyć słaby, jak na to, jak sondaże przedstawiały. Nie, no to i jest chyba żółta kartka w jakimś stopniu. Jednak wyborców to Jaśkowiaka wydaje mi się, że no inaczej, to każdy wynik, w którym on nie wygrywa w pierwszej turze, jest porażką, mi się wydaje. A w sytuacji, w której to są jeszcze 5 punktów procentowych pod 44%, to już w ogóle jest chyba relatywnie kiepski wynik. Inna sprawa, że w drugiej turze, jeżeli rywalizuje z panem Czerwińskim, to raczej jest przegrany pojedynek dla Czerwińskiego, chociaż tak jak Bartek powiedział, to samo w sobie, że on tam jest dużym zwycięstwem. Na pewno gdyby ten 1% więcej miał pan Plewiński, pewnie byłoby trochę ciekawiej o tyle, że wtedy faktycznie nie wiedziałbym do końca, kto mógłby wygrać w tej drugiej turze. Bo to mogłoby
potencjalnie byłoby duże zaskoczenie, a no teraz mamy sytuację, w której jeśli mielibyśmy mieć zaskoczenie, to będzie gigantyczne zaskoczenie. W sensie, no ja szczerze bym się nie spodziewał, oczywiście nie twierdzę, że to niemożliwe, to jest polityka, to wszystko się może zdarzyć, ale gdybym ja miał, nie wiem, stawiać pieniądze, no to w tym momencie raczej, no uznałbym, że pan prezydent Jaśkowiak ma większe szanse, nie? No wiadomo, zgadzam się z tobą, że gdyby tutaj trzecia droga weszła, no to sytuacja byłaby inna, ale w tym momencie, no, będzie ciężko. Przy czym tak, jest to, uważam, po prostu duży sukces pana Czerwińskiego i tak naprawdę to tyle, nie? No bo zrobił to. Czas niestety nas goni. Porozmawialiśmy sobie trochę o wyborach samorządowych, trochę o Poznaniu, trochę o innych miastach i trochę o naszym AMA. Natomiast my musimy już kończyć. Za mikrofonami był Filip Koliński, a ze mną byli twórcy kanału Orbe, Bartek Urbaniak i Michał Jurek Styczyński. Nic nie pomyliłem, nie? Wszystko nie, jest świetnie. Jest to nie, przez studium nikt nie myli imion, definicji i nazwisk. Dobra, bardzo wam dziękujemy. Widzimy się za 2 tygodnie, w Jak jest teraz. I co? Trzymajcie się. Realizowała mnie Martyna Żerdzińska. Pozdrawiam. Dzięki bardzo. Dzięki.